Znajdujemy się na AWF-ie w Warszawie, gdzie tajniki taekwondo zdradzi nam pięciokrotna mistrzyni Polski w taekwondo olimpijskim Patrycja Adamkiewicz. Zapraszamy na kierunek Tokio. Będzie się działo. Weszło. Nigdy nie miałam do czynienia z taekwondo, mam nadzieję, że mnie nie skrzywdzisz. Od czego mamy zacząć? No to przede wszystkim od rozgrzewki, żeby rozgrzać dobrze te nasze wszystkie mięśnie i żeby po prostu sobie nic nie zrobić. Taekwondo bardzo ważne również jest rozciąganie, więc zaczniemy od rozgrzewki i od rozciągania. Dobra, to zaczynamy. Na zgrupowaniu kadrowym rozpoczynam porannym treningiem, który jest o 7 rano. Później idziemy na śniadanie. Następnie mamy kolejny trening o 11.30, później obiad i kolejny trening o 16.30, później kolacja i odpoczynek. Więc tak naprawdę cały mój dzień jest spędzany na tych treningach, a jak jestem tutaj, czyli w Warszawie, poza zgrupowaniami, no to również mam treningi, ale to są dwa treningi dziennie, jeden rano, drugi po południu. No i też ja również studiuję, dlatego też mój dzień trochę jest dostosowany do planu uczelnianego. No aktualnie zajęcia mam online, dlatego też bardzo łatwo mi jest pogodzić treningi z studiowaniem. A jeśli było stacjonarnie, no to pomiędzy treningami jeszcze chodzę na uczelnię. No, ważne jest to, żeby nie kopać palcami, tylko tą częścią. Dobra, jak ja mam to kopnąć? Stoimy i kopiemy. Najlepiej właśnie stanąć w pozycji i tylną nogą. To? Tak. I mam zrobić kopnięcie takie właśnie. Właśnie tak jak robiliśmy wzdłuż, no. To już kopiemy. Aha, czyli mam się odwrócić. Tak, bez takiego jakby półokrągu, tylko tak prosto. Ręce też przy sobie, tak jak dobra. Trafiamy. Właśnie paski tak razem. To jest kopnięcie leczagi boczne, czyli stoimy tak jak wcześniej do leczagi, ale teraz kopię przednia noga i kopiemy tą częścią stopy. Czyli tak? A tu się robi taki krcz. Koronawirus bardzo namieszał w moim sporcie oraz w moich przygotowaniach i turniejach. Gdyż tak naprawdę byliśmy w takim cyklu przygotowań do kwalifikacji i zostały one tak z dnia na dzień odwołane. Dlatego też każdy z nas musiał radzić sobie tyle, ile potrafił. Wróciłam do domu. Mam takie szczęście właśnie, że mieszkam w domu jednorodzinnym. Dlatego też z jednym z pokoi zrobiłam sobie salkę treningową. Zamówiłam potrzebne sprzęty typu właśnie trenażery, matę, ciężary i robiłam treningi po prostu sama sobie w domu, ale były rozpisane przez trenerów. Taekwondo jest sportem w pełnym kontakcie, czyli po prostu kopiemy swojego przeciwnika. No i żeby ten sport był bezpieczny, stosujemy właśnie dużo ochraniaczy na ręce, ochraniaczy na dłonie. Mamy ochraniacz wielki na brzuch, którego kopiemy. Oprócz tego mamy też ochraniacz szczęki i kask, ponieważ w głowę również się kopiemy. Ten kask jest dosyć twardy, więc też jakby te kopnięcia trochę są mniej odczuwalne, no ale my kopiemy z pełną siłą i to nie jest tak, że hamujemy naszą siłę na głowę, tylko też czasami zdarza się tak, że dostajemy w twarz, dlatego te szczęki są bardzo potrzebne, no bo też nieraz ktoś komuś złamał szczękę, więc to jest taki... No zawsze jest takie ryzyko, ale z tym jesteśmy bezpieczniejsi. Oprócz tego mamy też ochraniacz na krocze, na piszczele i również mamy ochraniacz na stopy. Walka taekwondo składa się z 3 rund po 2 minuty i minuta przerwy między rundami. Każdy zawodnik ma ubrany komplet ochraniaczy oraz jakby jest mu przypisany kolor niebieski albo czerwony. W taekwondo system jest elektroniczny, dlatego każdy zawodnik posiada stópki, które mają wbudowane ze sobie czujniki elektroniczne oraz na ochraniaczu brzuchu i głowy również są czujniki. Dlatego, żeby zdobyć punkt, no to stopą trzeba trafić odpowiednio albo w brzuch, albo w głowę z odpowiednią siłą i wtedy system elektroniczny zalicza zawodnikowi punkty.
Walkę wygrywa zawodnik, który pod koniec trzeciej rundy zdobędzie więcej punktów. A jeśli chodzi o punktację, no to w kopnięcie trafne na brzuch zawodnik zdobywa 2 punkty. W kopnięcie brzuch, ale wykonane z obrotu, zawodnik zdobywa 4 punkty. Na głowę są 3 punkty, a z obrotu 5 punktów. Oprócz tego sędziowie maty mogą również przyznać zawodnikowi 1 punkt za wykonaną technikę z pięści, tylko żeby zdobyć z tego punkt, no to muszą być spełnione różne kryteria, takie, które właśnie ocenione są przez sędziów pola maty. Możemy również zdobyć 1 punkt poprzez przyznanie kary naszemu przeciwnikowi, który wykona jakieś przewinienie niedozwolone, albo jeśli się przewróci, albo wyjdzie za pole maty. Jeśli z końcówką trzeciej rundy wynik jest równy, czyli nie ma rozstrzygnięcia, kto wygrał, wtedy jest przeprowadzona kolejna runda, czwarta, tak zwana złota runda. Trwa ona tylko minutę i kto pierwszy zdobędzie punkt, ten wygrywa. Aby wywalczyć bilet do Tokio, muszę na turnieju kwalifikacyjnym kontynentalnym być w pierwszej dwójce, czyli muszę być w finale, ponieważ z każdej kategorii wagowej dostają się tylko 2 osoby. Każdy kontynent ma swój turniej kwalifikacyjny i Europa niestety w danym roku nie zdążyła zrobić swojego turnieju, dlatego w tym roku mamy turniej kwalifikacyjny w maju, no i żeby właśnie dostać się na igrzyska, muszę być w pierwszej dwójce. Również nikomu jeszcze nie udało się z Polski wywalczyć medalu na igrzyskach, dlatego myślę, że gdyby tak się stało, no to tak ono też bardziej by się stało popularne i też może by częściej pokazywano go i w telewizji, i w różnych reklamach. Weszło.